Chciałbym dzisiaj rozpocząć całkowicie nową serię nauczania, które będę chciał kontynuować przez najbliższe 3 lub 4 niedziele, jeżeli Bóg pozwoli i da zdrowia i siły. Będę chciał, abyśmy weszli w księgę Ozeasza, w księgę starotestamentowego proroka. Księgę, w której Bóg opowiedział niesamowitą historię. Często, kiedy mówimy o prorokach Starego Testamentu, to kojarzą nam się z takim rozgniewanym Bogiem. Kojarzy nam się prorok, który ma rozwydrzane takie włosy, rozdartą szatę, wyciągnięty palec i krzyczy, że gniew Boży spoczywa na Izraelu. Albo krzyczy, że gniew Boży uderzy w inne narody za to, co czynią. Ale to nie jest w pełni właściwy obraz. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić księgę, którą wiem, że wielu z was czytało. Wiem, że wcale nie jestem jakiś tutaj najmądrzejszy w naszym zborze, który wie najwięcej. Wielu z was na pewno tą księgę zna, czytało. Moglibyście sami swoje spostrzeżenia powiedzieć. Ja podzielę się tym, co zobaczyłem. Tym, co wierzę, że Bóg włożył w moje serce, tym, co wierzę, że może się przydać naszemu zborowi, abyśmy lepiej mogli służyć żywemu Bogu, Panu Jezusowi. Amen. Niezwykła księga. Dziwnie też dla mnie jest wychodzić tutaj i usługiwać po takiej usłudze, jak to była przed chwilą, kiedy nasz chór usługuje, bo jak chór usłuży, to jak ja po nim wchodzę, się czuję taki biedny, taki mały. To była solidna usługa i pieśń, która przed chwilą była, powiem wam, ta pieśń mogłaby być kazaniem. Gdybym ją przepisał, byłaby niesamowitym konspektem do głoszenia pełnej Ewangelii o Panu Jezusie. Księga Ozeasza. Wiele, wiele miesięcy zanim zacząłem pracować nad tą księgą, a było to już kilka lat temu, jedna z moich ulubionych ksiąg, poruszyła mnie pewna historia, która rozegrała się w Chicago. Wiadomości doniosły, że wywożące śmieci samochód, wiecie, taki jak tu przyjeżdża do nas pod kościół, podwiesza kontener ze śmieciami, podnosi go i wrzuca do siebie. Taki właśnie podobny samochód zabierał kontener z jednej z ulic i pracownicy, którzy podwieszali ten kontener do samochodu wywożącego śmieci, zobaczyli ruch pod śmieciami, że śmieci się ruszają. Kiedy odgrzebano śmieci, odnaleźli tam trochę ponad 20-letnią kobietę. Przewieziono ją do szpitala. Okazało się, że jest dziewczyną, która przez wiele lat była prostytutką. Przez prawie 7 lat jako prostytutka była poniżana. Jeden z pastorów postanowił, że pójdzie do niej i podzieli się z nią Ewangelią. Udało mu się uzyskać od policji, od szpitala możliwość widzenia z nią. I przyszedł do niej do łóżka, ona była w ciężkim stanie. I zaczął jej mówić o tym, że Pan Jezus ją kocha. Ta kobieta otwarła oczy, z całej siły uniosła się, wyciągnęła swoją poniszczoną rękę prosto w jego twarz. On mówi, że ona była cała poraniona. Ona się rozlatywała za życia. Od chorób wenerycznych, od narkotyków i od wypitego alkoholu. Wyciągając mu rękę w twarz, powiedziała: gdzie byłeś, jak mnie matka sprzedała kierowcom na parkingu? Gdzie byłeś, jak mnie gwałcili kolejni ojczymowie? Gdzie byłeś, kiedy nie było Boga? Bądź przeklęty na wieki. I umarła. I nigdy więcej nic nie powiedziała. Ten człowiek stanął zrujnowany przed swoim zborem i powiedział: gdzieś coś zawiodło. Gdzieś jako Kościół zapomnieliśmy, po co jesteśmy. Gdzieś dzieje się krzywda, której na pewno Bóg komuś pokazywał, ale nie widzieliśmy. Inna historia, która dotknęła mnie, również pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Parę lat temu słyszałem ją, będąc w New Jersey. Jeden z braci wyszedł przed zgromadzenie
I powiedział jedno z najbardziej poruszających świadectw, jakie słyszałem. Opowiedział o swojej żonie, która odeszła od niego, zostawiła go dla innego mężczyzny. Z reguły to jest tak, że częściej słyszy się o tym, że mężczyźni odchodzą. Tutaj nie ma to znaczenia. Natomiast to, co chcę wam przekazać dzisiaj, chcę wam wskazać na Jezusa i na to, co On zrobił. I On opowiedział, że ta kobieta opuściła Go i poszła zupełnie swoje życie. I powiem wam, że opowiadał straszne rzeczy, co się stało w jej życiu. Ale to, co najbardziej mnie poruszyło i ludzi na sali, to kiedy powiedział pewnego dnia po latach, kiedy prawie, że pozbierałem się już z tym, że nie wymodlę mojej żony dla Boga. Kiedy powoli w moim sercu zaczynała gościć wątpliwość, że nie uda się mojej żony zdobyć dla Pana. Pewnego dnia modląc się ciągle resztkami nadziei, nareszcie po latach usłyszałem, jak Duch Święty do mnie przemówił i powiedział mi, na które śmietnisko mam jechać i gdzie leży. Znalazł ją za śmieciami jednego z barów. David Wilkerson opowiadał o tym człowieku na jednej ze swoich konferencji. Podniósł ją, zawiózł ją do domu, umył ją, a Duch Święty poprowadził ją, go w tym, w jaki sposób ją odnowić dla Boga. Wykąpał, umył i położył swoją chorą żonę spać. I Bóg opowiedział historię w Księdze Ozeasza. Niezwykłą historię o Ozeaszu i o jego żonie Gomer. Bóg nie opowiedział tej historii dla religijnych ludzi zadowolonych z pobożnych tekstów. Bóg opowiedział tę historię, żeby wam opowiedzieć, jak bardzo, bardzo was kocha. Każdego z was na tej sali. Bóg opowiedział tę historię, aby wam powiedzieć, że jest gotowy pójść bardzo daleko, żeby zdobyć twoje i moje życie. Bóg opowiedział tę historię, aby wam powiedzieć, że Jego serce jest pełne miłości dla ciebie i dla ludzi, którzy nas otaczają. Co możemy powiedzieć o księdze Ozeasza? O czym chciałbym nauczać was, przyjaciele, bracia i siostry, przez następne 4 niedziele, jak mówię, jeśli Bóg da mi siły, zdrowia i wam pozwoli tu przyjść. Pozwólcie, że to, co dziś powiem, dzisiaj właściwie nie będzie kazania, ponieważ nie zmieściłbym się dzisiaj z kazaniem, a nie chcę was o 3 godzinie stąd puścić. To, co chciałbym zrobić dzisiaj, to chciałbym zrobić tylko wstęp do tego, o czym będę mówił za tydzień. Chcę zrobić tylko wstęp do tego, o czym jest opowieść, którą chcę się z wami podzielić. Bóg w niesamowity sposób zamieścił jedną z największych miłosnych historii. Dramat miłosny, bym powiedział. Dramat o złamanym sercu u starotestamentowego proroka, u którego byśmy się nie spodziewali czegoś takiego. Ponieważ my czasem mamy swoje myślenie o Bogu. Często nasze pojęcie Boga jest bardzo naiwne. Żyjemy, wiecie, czasami gotowi rozczarować się Panem Bogiem przy pierwszym naszym niepowodzeniu, przy pierwszych sygnałach, że nam w życiu będzie pod górkę, zaczynamy się rozczarowywać. Dlaczego ja to wiem? Nie dlatego to wiem, że jestem taki mądry i wiem, że wy rozczarowaliście się Panem Bogiem, ale dlatego, że jestem sam taki głupi, że wiele razy Bogiem byłem rozczarowany. Wiele razy myślałem, że Bóg mnie zawiódł. Wiele razy zapominałem, jak bardzo Bóg mnie kocha. I wcale nie pomogli mi wtedy ci, którzy wytykali mi moje błędy palcami, ale najbardziej w życiu moje życie zmienili ci, którzy się o mnie modlili. I tak jest i z wami. Księga Ozeasza to jest szczery do bólu obraz tego, że to my zwodzimy albo próbujemy zwodzić i rozczarowujemy Boga. Chociaż Bóg nigdy tak naprawdę się nie rozczaruje nami, bo On wie wszystko. Ale takie jest nasze postępowanie. Nie jest to księga, w
której są łatwe odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie jest to księga z jakąś prosto zbudowaną fabułą. Tu są źli, tu są dobrzy, dobrzy wygrywają, źli są głupi, żyli długo i szczęśliwie. Ta księga nie jest tak zbudowana. Gdyby nakręcić film, mam w domu jeden film z tej księgi. Dostałem go kiedyś, amatorsko zrobiony film, który zrobili gdzieś tam w jakimś zborze wierzący ludzie zupełnie swoimi metodami, a i tak mnie wstrząsnął. Gdyby kręcić film z księgi Ozeasza, zobaczylibyście dom. Dom, w którym mąż nie patrzy z uśmiechem w dobre oczy swojej żony. Dom, w którym on i ona nie patrzą na siebie zakochani. Dom, w którym samotność razem z nim siedzi w oknie i nie wie, gdzie ona jest. Dom, w którym ona tęskni, ale nie tęskni za nim. Dom, w którym dzieci w milczeniu trwają, ponieważ ich życie jest pełne pustki i smutku. Dzieci żyjące w domu ojca, ale jakby nie ojca. Dom, gdzie jest tak, tak strasznie smutno, jak w Bożym sercu, które opowiedziało tą historię. Czy wiecie o tym, że wszyscy zgrzeszyliśmy? A czy wiecie o tym, że każdy z naszych grzechów zasmuca serce naszego Ojca? Wiecie o tym, że każdy grzech, który popełniamy, zasmuca serce Boga? To nie twój grzech zasmuca Boga, to mój grzech zasmuca Boga. To nie grzechy twoich sąsiadów, to nie grzechy ludzi sprzed 100 lat, ale to ja, to moje grzechy przyczyniły się do tego, czym była Golgota. Dopóki nie zobaczymy siebie, nigdy naprawdę nie zobaczymy tego świata. Nigdy nie będziesz znał prawdy o życiu, zbawieniu i tym, co ma się dziać na tym świecie, dopóki nie poznasz prawdy o sobie samym. Bo miało być inaczej. Jest takie stare polskie przysłowie, że do tanga trzeba dwojga. Do miłości też trzeba więcej niż jednego. Widzicie, do miłości pełnej szczęścia trzeba co najmniej dwóch. Tylko do miłości pełnej łez wystarczy jeden. Bez względu na to, jak my zareagujemy, Bóg zawsze nas kochał i będzie kochał. Nawet jeżeli my się od Niego odwrócimy, On się nie odwróci do nas. Nawet jeżeli my całkowicie się Go zaprzemy, On nas się nie zaprze. Tak mówi w Jego Słowie. Nikt nie byłby szczęśliwy z żony niewolnicy i ograniczonych dzieci, które same nie mogą nic powiedzieć i pomyśleć. Bóg nie chce takiego kościoła. Tak jak ty nie chciałbyś mieć takiej rodziny. Bóg nie chce ludu, który jest w niewoli swoich grzechów, pożądliwości. Tak jak Ozeasz cierpiał z taką żoną, Bóg opowiedział nam historię, jak cierpi z ludem. Najbardziej intymną chwilą pomiędzy Bogiem i człowiekiem jest modlitwa. I Bóg mówi, kiedy jesteście ze mną blisko na modlitwie, przez wielu proroków rozpacza, wręcz płacze, wasze serca są ode mnie dalekie. W najbardziej intymnej chwili, kiedy jesteśmy razem z Bogiem, Bóg mówi, wasze oczy już patrzą gdzie indziej. Wasze serca już pobiegły gdzie indziej. Wasze myśli błądzą gdzie indziej. Do dobrej relacji z Bogiem, chcę, abyście zapamiętali to zdanie, abyście sobie je napisali. Do dobrej relacji z Bogiem nie ma drogi na skróty. Nie da się pójść na skróty i mieć dobrą relację z Bogiem. Dlaczego? Tak często widzimy to dopiero, kiedy śmierć nam patrzy w oczy. Mimo, że uważamy, iż Bóg jest Bogiem wszechmogącym, to żeby ta miłość między tobą a Nim była, ta relacja taka, jak On chce, to nie pomogą, wiecie, jakieś bajkowe czary, jakaś magia. To nie jest tak. Bóg nie jest Bogiem czarów, gdzie zaczarował i ktoś robi to, co on chce. Bóg wręcz brzydzi się magią i czarami. To nie są Boże sposoby. Bóg jest Bogiem, który wam dał
możliwość pokochania siebie naprawdę. Chcielibyśmy wierzyć, że Bóg może jakoś cudownie, jakoś bezboleśnie uczynić nas doskonałymi, ale to jest niemożliwe. To się nie da. I kiedy tak zaczynamy myśleć, kiedy myślimy, że Bóg jakoś tak po prostu poukłada to nasze życie, że jakoś to się uda, że staniemy się takim prawdziwym biblijnym kościołem, powiem wam, kiedy tak zaczynamy myśleć i chodzić na skróty, czas, żeby znów pójść na wzgórze Golgoty. Wielu z was mi mówi, że dobrym pomysłem dla was są te posty, które mamy we wtorek. Ja właściwie nigdy nie pomyślałem o tym, że to niektórzy z was tak przyjmą. We wtorek przynajmniej my, bracia ze starszostwa, mamy czas postu. Tak mnie cieszy, kiedy przychodzicie i mówicie, co odkrywacie. To prawda. Kiedy człowiek oddziela się dla Boga, zaczyna odkrywać Boga. Wtedy nasze słowa przestają być ważne. Wtedy widzimy, kim jesteśmy naprawdę. Czas pójść znowu na wzgórze Golgoty. Czas znowu zobaczyć, że Jezus też nie poszedł na skróty. A skoro Jezus nie poszedł na skróty, nie uda się i nam. Skoro On musiał przejść przez Golgotę, będziemy musieli przejść przez nią i my. Kto chce pójść za mną? Mówił Pan Jezus. Czas znowu otworzyć oczy i serce. Wiecie, nie ma jakiejś czarodziejskiej, cudownej miłości dla chrześcijan. Nie ma takiej miłości, która lekko zmieni nasze życie. Są dwie drogi i jedną z nich idzie wielu, a drugą z nich bardzo trudno znaleźć, a właściwie niemożliwe bez Jezusa znaleźć. Druga z nich jest prawie, że niewidoczna, dopóki słowo Twe, które jest światłością moim nogom, jak mówi słowo Biblia, nie oświetli nam jej. Są dwie miłości. Jedna aż do końca, a drugą Bóg nie nazywa miłość. To prostytucja. Są dwie miłości. Jedna prawdziwa, a druga to, co świat nazywa miłość. Jedna jest prawdziwa, bo Bóg ją nazywa miłość i Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Druga miłość wcale nie jest miłością, jest tylko spełnianiem swoich zachcianek. Kościół to oblubienica. Oblubienica, ta prawdziwa Boża niewiasta, ta prawdziwa Boża piękność, ona chce się podobać tylko Jemu. Nierządnica chce się podobać każdemu. Oblubienica chce być tylko w Nim zakochana, tylko o Nim mówi, tylko On naprawdę ma dla niej sens. Nierządnicy podoba się wszystko. Ona we wszystkim znajdzie upodobanie i radość. Kościół to oblubienica. Bóg chce, byśmy wiedzieli coś o miłości na dobre i na złe, aż do końca. Czasem można być w Kościele dla swoich celów, dla swoich zachcianek, dla swoich spraw. I wszystko to, dlatego nawet dzisiaj za daleko nie wchodzę w tą księgę. Zaraz chciałbym z niej parę słów przeczytać, ale myślę, że jest tyle rzeczy, które chciałbym tu powiedzieć, zanim w nią wejdę głębiej. Wszystko to, co mówiłem do tej pory, może brzmieć dość teoretycznie. Ktoś powie, no dobrze w sumie mówisz, zgadzam się nawet z tobą tu i tam, ale wszystko wydaje się dalekie od naszej codzienności. I dlatego Pan Bóg opowiedział wam historię. Chcę was zaprosić do Bożej opowieści. Do Bożej opowieści o złamanym sercu. Do Bożej opowieści o tym, jak Bóg płacze za tobą i za mną. Kiedy błądzimy i szukamy nie wiadomo gdzie. Dlatego Bóg całą sytuację sprowadza do domu Ozeasza. Do domu bólu, rozczarowania. Domu samotności, szeptów i ucieczek. Pewnego dnia kochany, dobry Ozeasz, chodzący z Bogiem człowiek, sprawiedliwy, prawy w swoim sercu, siedział tamtego dnia w domu i jak zawsze modlił się i miał relację z Bogiem. I usłyszał ostatnią rzecz, jaką spodziewał się usłyszeć jako prorok. Idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu. To był szok dla niego. Jak? Ja myślę, że gdybym ja coś takiego usłyszał, to bym się spytał, czy ja dobrze słyszałem.
Idź, weź sobie żonę nierządnicę, miej z nią dzieci z nierządu. Bóg postanowił, że coś opowie. Ale że opowieść nie będzie pełna, jeśli człowiek nie zrozumie, co naprawdę jest w Bożym sercu. Wiemy, że poszedł i wziął za żonę Gomer, córkę Diblaima. Jego imię, jeżeli byście z liczby mnogiej, z języka hebrajskiego zobaczyli na słowo w liczbie mnogiej Dibach, to wziął sobie córkę pomówienia złej reputacji. Bo dokładnie takie jest znaczenie tutaj tego słowa. Innymi słowami Bóg mówi, poczuj się jak ja. Weź sobie i pokochaj, zwiąż plany z kimś, kto odwraca od ciebie oczy i patrzy ciągle w dal, z której przyszedł. Idź, bądź z kimś, kogo nie obchodzi to, co ty kochasz. Ty jej mówisz, że żyjesz tak, a ona żyje inaczej. Bóg mówi, zobacz, to jest to, co ja czuję. Chcę, żebyś mógł o mnie opowiadać ludziom. A więc chcę ci dać doświadczyć to, co ja czuję. Weź i pokochaj. Zwiąż plany z kimś, kogo nie obchodzi to, co dla ciebie najważniejsze. Kogoś, kto w najbardziej intymnej, niezwykłej chwili myśli o czymś innym i już się zastanawia, co zrobi potem i gdzie z kimś spać. Bóg ma wielkie plany dla Kościoła, dla każdego z nas. Nasza wierność jest niezbędna i tego nas chce nauczyć tutaj Bóg. Ozeasz nie poszedł sobie i nie wybrał sobie jakiejś już nawróconej prostytutki. Panie Boże, wziąłem prostytutkę, jak kazałeś, ale już taką nawróconą, wiesz, żeby tak, nie wiem, wziął taką, jaką Bóg mu pozwolił znaleźć. Nie wziął sobie nawróconej lub kogoś miłego takiego dla oficjalnego związku, no żeby nie było, że nie posłuchał. On był poważny. Idź, weź i miej z nią dzieci. Żebyśmy sobie zdali sprawę, co mówią tylko te trzy słowa, które dostał. Idź, weź, miej z nią dzieci. Idź. Nie chodzi mi o to, żebyś coś przeżył w swoim sercu. Nie chodzi mi o Zeaszu, o symbolikę. Idź. Wstawaj i posłuchaj mnie teraz. Idź. Ja sobie wyobrażam, jak szedł. Chyba nie wiedział, co ma myśleć. Weź. Weź, znaczy zwiąż się z nią. Znamy znaczenie słowa związek, prawda? Idź, weź, zwiąż się z nią. Mocno. Związek oznacza mocno, blisko, dotykać, czuć. Być po prostu bardzo blisko kogoś. I jeszcze do tego mieć z tym kimś dzieci oznacza bardzo bliską relację. Blisko w jedno, tak jedno, że aż owoc przyniesie. I od tamtego dnia życie proroka zostaje związane z kobietą, która potrafi po wszystkim ubrać się, przyjąć pieniądze i iść do następnego klienta. Kobietę, która nie ma ochoty rozmawiać o wspólnych planach, ponieważ ona nie ma żadnych planów. Nie ma ochoty marzyć o wspólnym życiu z prorokiem, ponieważ ona nie ma takich marzeń. Kobiety, która nie ma zamiaru patrzeć z miłością, ponieważ nigdy nie znała prawdziwej miłości. I tu widzę pierwsze przesłanie dla Kościoła. Bóg mówi przez tą historię, że chce mieć Kościół, z którym będzie mógł razem rozmawiać, amen? Z którym będę mógł mówić, chcę wam opowiedzieć o moich planach. Tysiące ludzi ginie, setki z was cierpi, a ja chcę z wami o tym porozmawiać, a wy tylko macie jedną modlitwę, daj. On mówi, ja chcę was kochać, ja mam coś więcej dla was. Bóg chce mieć Kościół, z którym będzie mógł marzyć. Wiecie, co to są prawdziwe marzenia? Miałem kiedyś znajomych, którzy tak bardzo marzyli, że będą mieć wspólne mieszkanie. Że kiedy się modlili o to wspólne mieszkanie przed Bogiem, to aż płakali. Bo tak strasznie chcieli spełnić swoje marzenia. Bóg mówi, chcę Kościół, z którym będę mógł marzyć, rozmawiać. Nie Kościół, który weźmie ode mnie to, co dla niego mam i pójdzie gdzie indziej, co jeszcze można wziąć. Chcę mieć Ozeaszu, oblubienicę, która będzie ze mną rozmawiać, będzie ze mną marzyć, a kiedy chwila ciszy zapadnie, to nie wstanie i nie pójdzie gdzie indziej, ale będziemy na siebie patrzeć z miłością.
Byłeś kiedyś naprawdę zakochany? Kiedy człowiek kocha, to czasami może tylko siedzieć i patrzeć na swoją żonę i dzieci. Bóg mówi, czasami nic nie musimy mówić. Ja doświadczam, wiecie, tego w modlitwie. Kiedy się pomodlę o wszystko, co jakby na sercu człowiek nosił, o wszystko, co obiecałem, że się pomodlę, czasami sobie wczesnym świtem lubię siąść tutaj na tych krzesłach i patrzeć tu na góry. Wyciszam się przed Panem. Mówię, Panie, kocham Cię. Mów po prostu. Po prostu wskazuj Twoje słowo. Po prostu napełniaj mnie, po prostu zmieniaj mnie. Jestem dla Ciebie. Jezus nie chce mieć we mnie czy w Tobie. Jezus nie chce mieć w Kościele kogoś, kto powie tylko Jezu, daj mi to, co chcę, ale nie licz, wiesz, na jakieś tutaj intymne rozmowy czy wspólne plany. Daj mi to, co chcę. Masz tu niedzielę, wypchaj się, dostałeś niedzielę, błogosław mnie w całym tygodniu, do widzenia. Nie mam czasu. Czy to wygląda jak miłość? Chcę z Tobą mieć każdy krok, każdą chwilę. Chcę z Tobą być w pracy. Chcę, żebyś wiedział, że jadę z Tobą w Twoim samochodzie. Jestem w Tobą, z Tobą, w Twoim biurze, w Twojej hali, w Twojej sypialni. Jestem z Tobą na budowie, gdzie pracujesz. Jestem z Tobą w biurze, w którym siedzisz. Jestem z Tobą w samochodzie, w autobusie, który prowadzisz. Jestem z Tobą na spacerze. Jestem z Tobą, bo Cię kocham. Chcę, żebyś wiedział, że zawsze chcę być z Tobą. I nigdy nie chciałbym, by nas coś rozdzieliło. Nigdy nikt nie wyrwie Cię z mojej ręki. Jest tylko jedna rzecz, którą możesz sprawić, że się rozdzielimy. Od Boga oddzielają nas nie metry, nie kilometry, nie ludzie, nie politycy, nie sytuacja ekonomiczna. Od Boga oddziela nas grzech. Chcę być z Tobą, mówi Bóg. Jak wyglądała ich codzienność? Pod adresem, gdzie mieszkał Ozeasz, gdzie był jego dom. Sąsiedzi widzieli, że nie dzieje się dobrze. Jestem przekonany, że wielu sąsiadów mówiło, to był taki porządny człowiek. Znaliśmy go tyle lat, tutaj mieszkał. Taki porządny chłop. Chyba nawet prorok. I wiecie, co zrobił? Któregoś dnia wyszedł i przywiózł sobie żonę. I wiecie, kogo? Wyobrażam sobie, co ludzie zaczęli o nim mówić. Wtedy ludzie nie byli inni jak dzisiaj. Dzisiaj też ludzie różne rzeczy mówią. Pod adresem, gdzie mieszkał Ozeasz. Działo się tak źle, że ludzie to widzieli. Urodziła mu syna, ale potem jeszcze urodziło się dwoje dzieci, z tym, że to już nie były jego dzieci. Przyznacie, że to starczy, żeby na ulicy mówili o takim domu. Potem przyszły szare, pochmurne i smutne, straszne dni. Ona odeszła, a on został sam. Ciekawe, czy z dziećmi? Zraniła jego i siebie. Po pewnym czasie, jeśli będziecie czytać tą historię, jej kochanek, ten, do którego uciekła, czy ci, do których uciekła, porzucił ją i zostawił ją samą, sponiewieraną i zniszczoną życiem. Trochę przypomina się historia marnotrawnego świnia, syna, obudziła się wśród świń. Marnotrawny syn obudził się wśród świń. Ona obudziła się i chyba czuła się tak. I chyba czuła, jakby ją otaczały. Sfatygowana, sponiewierana kobieta odkrywa, że jest niczym i nie ma domu. Bo czy można nazwać domem to, co miała? Czy można niektóre rzeczy nazwać jeszcze kościołem? Kiedy Bóg mi pokazuje, że niektórych rzeczy nie można już nazwać domem, rozumiem, że ta historia dla ludu Bożego ma nam powiedzieć lekcję, w której Bóg do nas mówi, słuchajcie, niektórych rzeczy nie da się już nazwać kościołem. Ponieważ Kościół to nie są porządne niedziele. Kościół to nie jest unikanie mówienia o problemach. Ten świat naprawdę ma problem. I Bóg mówi, ja mam odpowiedź. Posłuchajcie mojej opowieści. Tu też kończy się podobieństwo do przypowieści o marnotrawnym synu, bo ona nie zamierza wracać do domu. Ale tu się zaczyna wielka historia. Zapowiedź, praobraz. Cień Ewangelii, która ma dopiero nadejść, to on wyrusza po nią. Wyrusza w miejsca, gdzie sam nigdy by nie poszedł. I przyniesie ją do domu, umyje i położy spać.
Wyrusza w miejsca, gdzie tacy jak on nigdy nie chodzili, z którymi nie miał nic wspólnego. 2000 lat temu, jak mówi stara pieśń, baranek z nieba zszedł. Przyszedł i zaczął chodzić po miejscach, z których nie miał nic wspólnego. Zaczął żyć z ludźmi, z którymi wydawałoby się też nie miał nic wspólnego. Religijni ludzie, zamiast się o niego modlić i mu pomóc, zaczęli mu przeszkadzać i ubliżać. Cały świat na niego patrzał i źle o nim mówił. Religia się go wyparła. Nazywali go pijakiem i przyjacielem cudzołożników i celników. Chodził ulicami, na które religia się nie zapuszczała. Ale kiedy przeszedł, to było słychać świadectwa, było słychać opowieści. Kiedy pył na ulicy opadł, miejsce, gdzie żebrał żebrak, było puste. Tylko miska żebraka została i jego płaszcz. Brzeg jeziora, po którym przeszedł, zostały dwie samotne łodzie, ale nie było już rybaków. Róg ulicy, skrzyżowania, na którym stała prostytutka, już jej tam nie było, ponieważ umyła mu nogi swoimi łzami. Gdziekolwiek poszedł, wszystko się zmieniało. Religia nienawidziła go, a on kochał ludzi. Wybrał się na wyprawę, którą wydawałoby się, że nie da się z niej wrócić dobrze. To jego miłość i jej zepsucie sprawiają, że Ozeasz idzie ulicami, gdzie ktoś taki nie pasuje, gdzie ktoś taki jest w pogardzie, gdzie się z niego śmieją, z niego i z jego wiary. I oto, co uczynił dla nas Jezus. Bóg tak ukochał świat, że dał Syna, a Syn przyszedł. Przyszedł i kochał nas i poszedł do różnych ludzi, do porządnych i mniej porządnych, do dobrych, tym, którym się wydawało, że są dobrych, i do innych. Oto, co uczynił dla nas Jezus. Jezus przyniósł miłość dla dzieci Libacha, dla dzieci pomówienia, złej reputacji i grzechu. Niewola grzechu jest straszną rzeczą. I Ozeasz odnajduje ją jako niewolnicę i musi ją odkupić. Opowiadam wam w skrócie całą księgę, czy właściwie pierwsze jej rozdziały. Kupuje własną żonę za 15 srebrników i trochę jęczmienia. Nie wiadomo, czy ma więcej srebrników. Nie wiadomo, co mu jeszcze zostało. Jego ciężko zarobione pieniądze wydaje, żeby ją wyrwać z niewoli. To, co było jego najcenniejsze, daje, żeby mieć jedzenie, żeby mieć pieniądze. Wszystko to oddaje, byle być razem. Jego nie obchodzi, że może jutro nie będzie jęczmienia, że może jutro nie będzie za co kupić. Daje. Tu nie chodziło tylko o jakieś wykupienie jej z niewoli i wypuszczenie. Powiedzenie jej: masz, zapłaciłem za ciebie. Chcę wam powiedzieć, Gomer musiała zostać wykupiona dlatego, że w tamtych czasach bardzo często kobieta lekkich obyczajów stawała się po prostu niewolnicą. Z powodu swojego prowadzenia się wpadła prawdopodobnie w łapy handlarzy ludźmi i stała się ich własnością. Jej mąż musiał ją kupić. Była zaślubiona jemu, była jego, ale z powodu swoich złych dróg stała się własnością zła i musiała zostać wykupiona. Czy słyszycie Nowy Testament w Starym Testamencie? Czy widzicie go? Tu nie chodziło o to, że on ją kupił, mówi: teraz idź gdzie chcesz, puszczam cię. Potem Pan rzekł do mnie, mówi Księga Ozeasza, 3 rozdział, 1 werset. Idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów. Potem idź i pokochaj jakby jeszcze raz. Bóg mówi: nie, idź i po prostu kup ją i niech będzie wolna. Idź, no i słuchaj, spróbuj z nią ułożyć sobie życie. Nie, to jest za mało. Bóg mówi: idź i pokochaj. Tylko serce Boga może pokochać grzesznika. Tylko u Boga to jest możliwe. I tu są te niezwykłe słowa, które kojarzą mi się z moim Panem i moim nie zawsze właściwym życiem. On jest prawdziwą miłością. Mówiliśmy już, że nie zawsze chodzi o to, że Bóg w swojej mocy cudownie wszystko może. Bo my mówimy: a Bóg cudownie wszystko może. Tu sama moc nic nie ma do rzeczy. Tu jest jeszcze więcej niż moc. Tu jest jeszcze miłość. Bo to nie mocą jakąś, nie siłą, ale Duch Pański sprawi to,
że pojawia się miłość. Prawdziwa miłość. Nie ma uproszczonego przez nas albo jakiegoś takiego zamienionego w slogan stwierdzenia: Bóg mnie kocha. Co my wiemy o cenie tych słów? Kiedy mówimy: mój sąsiad ma Mercedesa, to za tymi słowami stoi to, że wiemy, że za tego Mercedesa bardzo dużo pieniędzy zapłacił. Ale kiedy mówimy: Bóg mnie kocha, to myślimy o czymś, co jest za darmo. Chcę wam powiedzieć, to nie jest za darmo, tylko kto inny za to zapłacił. Jezus Chrystus zapłacił ogromną cenę za twoje i moje zbawienie i to, abyśmy o tym zbawieniu żyli i mówili. Czy spoglądaliśmy kiedyś na drugą stronę tego, co nazywamy naszym chodzeniem z Bogiem, Bożą miłością? Tam jest ból, poniżenie i cierpienie. Jest kolejny raz, Bóg otwiera się na zranienie, na rozdrapanie starych bliz, na pośmiewisko. Tu nie sama potęga gniewu, ale ta miłość zmienia wszystko. Czy Ozeasz zapłacił za nią zbyt wiele, zastanawiałem się. Dał za nią naprawdę dużo. Była jego, a musiał ją kupić. A gdybym pytanie postawił inaczej, czy ja Jezusa kosztowałem za dużo? Czy ty Jezusa kosztowałeś za dużo? Czy niewolnik w ogóle może mówić o sobie, że był za drogi dla swojego Pana? Nie zostaliśmy kupieni srebrem ani złotem, lecz drogocenną krwią baranka. Oto jaka jest twoja wartość. Jeżeli kupiłbyś jutro za 100 000 koron garnitur biały albo białe ubranie i zapłaciłbyś za nie 100 000 koron albo setki tysięcy złotych czy koron, czy jaką tam chcecie walutę, zapłaciłbyś ogromne pieniądze za najbardziej firmowe białe ubranie, to czy kiedy wsiadałbyś do autobusu, siadałbyś byle gdzie? 3 razy byś sprawdził, zanim byś usiadł. Czy poszedłbyś w nim byle gdzie do roboty? Pilnowałbyś, a w szafie byś je trzymał jeszcze w takim folii, żeby się przypadkiem nawet w szafie coś temu nie stało. Zostaliście przyobleczeni najdroższą szatą wszechświata, która jedyna będzie się liczyć, kiedy staniecie przed Bogiem. Zostaliście przyobleczeni szatą zbawienia. Myślmy, jak chodzimy i gdzie chodzimy. Myślmy, gdzie siadamy i z kim i co czynimy. Bo mamy najdroższe szaty świata. Chociaż ciągle jeszcze nam się wydaje, że nie są ważne. Ale kiedy przyjdzie ten wielki dzień i Pan Wesela wejdzie na ucztę, lepiej dla nas, żebyśmy je mieli. Przyprowadza ją do domu Ozeasz. I powiedziałem do niej, mówi, siedź spokojnie. W 3 rozdziale mówi do niej, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni. Nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie. Ja też nie zbliżę się do ciebie. Szokująco, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich słów w Biblii. On do niej mówi, usiądź i wycisz się. Oczysz się i zobacz, że prawdziwie ciebie kocham. Myślę, że samotnie rozmyślając nad swoim życiem, zobaczyła, że raniła tego, kto zaoferował jej coś, czego ona nigdy nie może kupić ciałem. Każdy, kogo miała do tej pory, tylko coś od niej chciał. I dawał jej pieniądze. Ten nic od niej nie chce. Siedź tu, mówi do jej Ozeasz, nie grzesz, a ja nie zbliżę się do ciebie. To były dni, kiedy zrozumiała, że jej mąż nic nie chce jej zabierać. Nie chce jej wykorzystywać. Nie chce się powoływać na swoje racje. Chce z tobą być, mówiło całe jego życie. Twoja, bądź tutaj, aż twoja miłość do mnie się zapali. Po prostu bądź. Tylko przy mnie bądź. Chcę was dzisiaj zachęcić. Jeśli czujesz, że twoje serce jest jakieś takie martwe względem Boga. Ja myślę, że nawet niektórzy ludzie będą zgorszeni dzisiejszym kazaniem. Powiedzą, jak to można było w ogóle taką księgę wybrać? Reklamacje do Pana Boga. Chyba, że macie Biblię bez księgi Ozeasza. Ale tak tam jest napisane. Że poszedł i właśnie tak zrobił. Ale Bóg mówi, chcę z tobą być. Jeśli czujesz, że wyschła twoja miłość do Pana, że jakieś to chodzenie z Jezusem suche, to może właśnie dzisiaj ci Duch Święty mówi, słuchaj, po prostu ze mną bądź. Już nie chodź, nie rób, zostaw swoje metody. Po prostu bądź przy mnie, bądź blisko. Niektórzy ludzie powinni zwyczajnie spędzić czas, będąc przy Jezusie. Nie mówiąc, nie działając, nie oceniając, nie krytykując. Ciii.
Bądź z Jezusem. Księga Ozeasza ma 14 rozdziałów. Ta historia o miłości proroka do swojej żony to tylko pierwsze 3 rozdziały. I Bóg to opowiedział, abyśmy lepiej mogli zrozumieć przesłanie całej księgi. Być z Nim to nie tylko coś dawać, brać, zyskiwać albo tracić. Nie tak się patrzy na miłość. Patrząc przez tę opowieść na relacje Boga i Jego ludu, można bardzo dużo zrozumieć. To opowieść o Bogu i o ludziach, którzy zawiedli. W miłości, gdy pokochali innych bogów, w relacji zawiedli, gdy zwrócili się do innych mocy i przyjaciół, w wierności, gdy lekko odeszli, poszukując swego zadowolenia, moralnie oddając się jak nieządnica temu, co przynosi lepszy zysk. Czasem nawet nie zastanawiając się nad własną uczciwością. Nigdy nie zapomnę, jak kiedyś idąc po ulicy spotkałem 2 braci i kupili taką tanią wiertarkę. Myślę, po co im taka wiertarka? Wiecie, za parę złotych. Myślę, że ta wiertarka pochodzi chwilę i się spali. No, ile dziur w ścianie wywiercisz taką wiertarką? I tak mówię, po co żeście to kupili? A jeden mówi, a wiesz co, samochód będę sprzedawał, chcę licznik przekręcić. Ja tak myślę, on chyba żartuje ze mnie. Mówię, no, a ktoś to kupi przecież. I wywiązała się rozmowa, w której wyglądałem jak fanatyk. Ale akurat, powiem wam, to się skończyło dobrze, człowiek zrozumiał. Gdzie jestem ja i ty? Za kim idziemy? Jak daleko od Boga błądzimy? Chcę wam powiedzieć, jeśli pragniemy mieć zbór, w którym na nabożeństwie nie będzie tylko jednej osoby na rok, która wyjdzie i powie, że Bóg ją uzdrowił, ale co nabożeństwo ktoś będzie wychodził i mówił, Pan mnie uzdrowił, Pan mnie podniósł. Nie ma innej drogi, jak zacząć od pokuty. Jeśli nie przejdziemy przez Golgotę, nigdy nam w życiu nie będzie z górki. Na górze jest krzyż, a dopiero potem za krzyżem można iść znowu w dół. Nie da się inaczej. Tam jest grób i tam trzeba umrzeć dla swoich rzeczy. I wtedy zobaczymy cud. Inaczej będziemy się miotać tylko. Za kim idziemy? Wiecie, patrzę, jak ucicha ten moralizatorski ton. I dziś Bóg mówi do mnie i do ciebie, wierzę, kiedy będziecie czytać historię Ozeasza, Bóg mówi przez Ducha Świętego, chcę ci opowiedzieć moją historię, tak jak ja to widzę. W tej księdze jest gniew i sąd, ale nie ma próby podlizywania się komuś bez bólu. My często mamy zawiłe odpowiedzi. Bardzo łatwo nam osądzać cudzy grzech. Jak on to zgrzeszył, jak ja... Nie, no słuchaj, ja to nie chodzi o to, to nie tak, żebym ja zgrzeszył, wiesz. Wtedy już jest wszystko bardziej skomplikowane. Bóg mówi, chodź do mnie. W księdze tej widzę, jak Boże serce cierpi i mam do Bogu tylko jedno do powiedzenia. Panie, nie mam nic na moje usprawiedliwienie. Zobaczcie, co jest w Bożym sercu. Prześledźcie to uważnie. Zanim skończę mój dzisiejszy wstęp, chcę wam jeszcze pokazać. Popatrzcie, jak Boże serce działa. Ta księga pokazuje, jakbyśmy byliście kiedyś na EKG. Jak idziesz na EKG, to lekarz ci wszystko o twoim sercu powie. Powie, to i to się dzieje. Wiecie, ja patrzyłem, kiedyś byłem u lekarza, a on mi opowiada, co w tym przeciągu, tamtym, co tu i tam. Ja myślę, parę kresek, on wszystko wie. Tu jest takie EKG Bożego serca. Kiedy patrzę, jak odwraca się od nich, wyrzeka się z powodu tego, że jego lud się przyjaźni z grzechem, z nierządem i ze złem. I 5 rozdział Ozeasza, 6 werset, lecz go nie znajdą, mówi, wyrzekł się ich, koniec, zrywam. 4:17, chwilę wcześniej mówi o swoim ludzie, zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków. W 8 rozdziale gniew jeszcze bardziej się rozpala, bo sieją wiatr i będą zbierać burzę. Zboże nie ma kłosa, nie da więc mąki, a choćby nawet dało, obcy ją zjedzą. Ale Ozeasz, mając takie słowo, i tak za swoją żonę oddał swoje ziarno. Rozpala się jeszcze bardziej Boży gniew. Ozeasza 5:14 mówi, bo ja wystąpię przeciw Efrainowi jak lew, przeciw domowi Judy jak lwię. Ja sam rozszarpię, odejdę, porwę, nikt ich nie wyratuje. Cisza.
co się dzieje, kiedy jest ta cisza. Pamiętacie starą pieśń? Jeśli nie posłuchacie mnie, mówił Bóg do Jeremiasza, w ukryciu płakać będę. Do niewoli poślę was, ludu mój. Cisza, a potem nagle słychać głos. Ozeasz 11 i dalej. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, i zaniechać ciebie, Izraelu. Zadrżało we mnie serce. Byłem do głębi poruszony. Zobaczcie, Bóg odkrywa siebie. 14:4 dalej. Uleczę ich odstępstwo. Kiedy prorok mówi, uleczę ich odstępstwo, to mówi prorok, który brudną, sfatygowaną żonę przyniósł do domu i mył, i troszczył się, i mówi, siedź tu. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okaże im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Tak ciebie kocha Bóg. Co na to ludzie? Jak zareagował na to Izrael? Jak zareagujemy na to my? Co na to ludzie tamtych czasów? Jak zawsze. Ludzkie serce twarde jak kamień. O! Bóg, którego zdradzamy, chce więcej religii, to mu damy. Więcej świąt, więcej ofiar. Należy jak najszybciej przynieść więcej ofiar, zrobić więcej świąt i więcej nabożeństw. Chodzi o spotkania, liturgię. A Bóg mówi mi, chodzi o waszą miłość. I u proroka Amosa. I u proroka Izajasza i w kilku innych miejscach mówi, zbrzydły mi wasze święta, dosyć mam tych spotkań, dosyć mam tych ofiar, wydeptywania świątyń. Już mam tego dosyć. Ja się chcę z wami przyjaźnić. Chcę być waszym przyjacielem. Chcę z wami chodzić, chcę was kochać. Nie zależy mi na tym wszystkim. Wiecie, to był szok dla ludzi tamtych czasów. Im się wydawało, że nic ważniejszego niż ofiary nie ma. A Bóg mówi, ja mam tego dosyć. Ale to nie ten fragment Słowa Bożego dziś rozpatrujemy. Ozeasz 8:13 mówi, lubią ofiary rzeźne i chętnie je składają, także mięso i chętnie je jedzą, lecz Pan ich sobie nie upodobał. Pan nie chce tego, Pan chce ciebie. Pan nie chce twoich pieniędzy, Pan chce ciebie. Pan chce ciebie, Pan ciebie kocha. Boga nie ma w tych wszystkich rzeczach. Tam Go nie ma, to jest jak szukanie kogoś w opuszczonym domu. To jest jak daleki marsz i zostanie drzwi zamkniętych na klucz. Tym jest religia. Na końcu każdego religijnego marszu jest napis Bóg tu nie mieszka. Na końcu każdej religijnej uroczystości jest tabliczka Bóg tu nie mieszka. Im więcej religii, tym więcej się zmęczysz i rozczarujesz. Będziesz najwyżej mógł powiedzieć ludziom, że 20 lat już to robisz, tylko jakoś nie widać, żeby coś to dało. Tam Go nie ma. I żyjąc po swojemu, kłamiemy ludziom nasze religijne opowieści. W niejednej księdze Słowa Bożego Pan mówi, że ma już tego dość. Dość religii. Tu nie chodzi o soboty, o niedzielę, mówi Bóg. Nie chodzi o wasze modły i wasze chodzenie na nabożeństwa. Bóg krzyczy, posłuszeństwa chce, nie ofiary. Jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. Będziecie posłuszni. Dziś, tu. Kochaj mnie, Jezus mówi. Zawsze, gdziekolwiek idziesz, miej mnie za najważniejszego. On chce ludzi głęboko nawróconych, oddanych Jego planom, Jego wizji. Ja wierzę, że w domu Ozeasza przyszły jeszcze lepsze dni. Nie umie inaczej. Wierzę, że w wasze życie przyjdą dobre dni. Wierzę, że wielu z was będzie wychodzić i mówić, Pan jest moim lekarzem. Pan jest moją radością. Pan jest moją siłą. Będziemy przed Boże oblicze przynosić nasze dzieci. On je będzie błogosławił. Będziemy modlić się o naszych starców, a Pan ich będzie posilał. Kiedy ktoś nas zachoruje, będzie wiedział, że jest zbór, który ma czas, aby go wymodlić i wyrwać chorobie. Ale najpierw pokuta. Jeśli coś komuś winien, podejdź i przeproś. Wierzę, że w szczególny sposób Bóg chce, aby to się między nami działo. Wiecie, uzdrowienia nie przyjdą przez to, że będziemy strasznie głośno krzyczeć. Przez to, że będziemy, nie wiem, zrobimy jeszcze więcej pieśni. Nie wiem, powywracamy się po podłogach, czy co jeszcze narobimy. Kiedy przyjdzie Pan, niech On robi, co chce. Niech On czyni z Tobą to, co Jemu się podoba. Nie róbmy nic na siłę. Nie róbmy nic, udając Jego działanie. Ale
Wysilmy się i zróbmy coś z naszym życiem, z naszym sercem, z naszym chodzeniem z Bogiem. Czego będziemy się uczyć z Księgi Ozeasza? Przez następne 3 wykłady. Będziemy się uczyć, że Bóg nie jest magikiem i nie wyczaruje naszej miłości i wierności. Będziemy się uczyć, że Bóg kocha niekochanych i to tak bardzo kocha niekochanych, że dał swojego Syna. Bo nikt inny oprócz Boga was nie pokocha tak mocno. Że mamy wolność, która może budować albo niszczyć nas zbór i rodzinę. Tego się będziemy uczyć. Że Jego oblubienica musi Mu być oddana we wszystkim. Jej biel to nie jest śmieszna biel. Jej biel to jest święta biel. On nie jest zadowolony z niczego, co jest mniejsze niż rozpalona miłość. Z niczego, co jest krótsze niż wieczność. Najmniej, co trzeba mieć. Najmniejszym wymaganiem, aby wejść w wieczność do Królestwa Bożego, jest odkupienie w Jezusie Chrystusie. I największym. I nic naszego tu nie pomoże. Nic naszego tu nic nie zmieni. A więc chciałbym was prosić, abyście przez ten tydzień poczytali sobie tą księgę. Abyśmy z modlitwą weszli w księgę Ozeasza. Ja sobie zdaję sprawę, że może nawet komuś podpadłem, że taką księgę w niedzielę, kto to widział w niedzielę o takich rzeczach. Boję się tylko, żeby kiedyś nam Duch Święty nie powiedział, kto to widział w niedzielę. To, co naprawdę w naszych sercach jest. Modlę się, abyśmy weszli w księgę Ozeasza i byśmy modlili się o Boże objawienie dla naszego zboru w tych sprawach. Ozeasz, chcę was zostawić z takimi słowami Ozeasza. 14:2. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego. Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. I wiecie, jak Bóg na to odpowiada? Kiedy my powiemy, Panie, tak zrobię. W tym tygodniu, Panie, obiecuję Ci, że z moich ust nie wyjdzie żadne brzydkie słowo. W tym tygodniu obiecuję Ci, że moje oczy nie będą patrzeć na nic nieprzyzwoitego. W tym tygodniu obiecuję Ci, że nie będę plotkarzem ani oszczercą. W tym tygodniu będę naśladował tylko Ciebie. Wtedy Duch Święty z Księgi Ozeasza przemówi do was na samym końcu. Uleczę ich odstępstwo. Dobrowolnie okaże im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela. I posłuchajcie tych słów. O, chwała Jezusowi. Mnie aż, wiecie, włosy na głowie stały, jak to czytam. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Bóg mówi, poczujesz dopiero, co to znaczy żyć. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu. Uprawiać będą zboże. Zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Taki jest nasz Pan. Bóg mówi, dobre dni przed nami. Dobre rzeczy przed nami. Mam o was dobre myśli, mówi Pan. Chcę, aby nasze życie było odnowione. Abyś tu mógł wchodzić przez te drzwi i z wielką radością uściskać każdego. Aby zacząć od małych rzeczy, zanim pojawią się wielkie uzdrowienia, zanim nowotwory będą uzdrawiane, zanim ślepi będą widzieć, a głusi słyszeć. To odkryjesz, że nie ma nikogo, koło kogo nie chciałbyś dzisiaj siedzieć, bo akurat go nie lubisz. To odkryjesz, że nie ma nikogo, kogo ostatnio obgadałeś. Że nie ma nikogo, kogo ostatnio zraniłeś. Że właściwie, kiedy przychodzisz do zboru, to powiesz, wiesz co? Jedna rzecz już jest we mnie na pewno podobna do Jezusa. Ja wszystkich kocham. Zacznijmy od takich małej rzeczy. Ja wiem, że niektórzy z was może by chcieli wielkich, teologicznych rzeczy, ale od tego małego zacznijmy. Ja wszystkich kocham. Wyobraź sobie. Wiecie, jaka radość, jak ktoś do mnie podejdzie i powie, słuchaj, mam serce tak wolne. W tym zborze nie ma człowieka, którego nie mógłbym przytulić i o którego nie mógłbym się pomodlić. W tym zborze nie ma rodziny, która by nie sprawiała radości, kiedy ma dobrze i smutku, kiedy im źle. Niech Pan was błogosławi. Niech Pan was prowadzi. Podzieliłem się z wami tylko wstępem. Ja wiem, że to nie było kazanie. Mówiłem, że nie będzie. Ale taki wstęp do tego, co Bóg ma dla nas. Wstańmy, podziękujmy Panu w modlitwie. Ja bym prosił grupę naszą, jeśli to jest możliwe,
Będzie możliwe, czy nie? Aby mogła nam jeszcze usłużyć za chwilę tym psalmem 51, który już dzisiaj grali i czymkolwiek jeszcze. A was chcę poprosić, a jeżeli ktoś z was ma na sercu słowa modlitwy, spędź mi teraz czas w modlitwie. Jeśli chcesz podziękować, jeśli chcesz powiedzieć coś Panu, jeśli masz poselstwo w swoim sercu, niech to będzie czas, spędźmy go chwilę przed Panem.